3 lata temu byłem w trakcie wyprawy dookoła Islandii. Spałem na podłodze w dziczy, gdy nagle dostałem SMS-a z wiadomością o wygraniu licytacji w Japonii. Okazało się, że kupiłem luksusowego Bentleya za bardzo okazyjne pieniądze. No dobra, nagrywam to tak naprawdę w Warszawie, ale miejsce w licytowania Bentleya naprawdę było na Islandii i naprawdę spałem wtedy na podłodze. To było jakieś 2,5 roku temu. Wylicytowałem auto totalnie przypadkowo, bo rzuciłem minimalną kwotę, jakieś grosze za niego i okazało się, że byłem jedynym licytującym. Wygrałem, kupiłem, zapłaciłem. Po sprowadzeniu auta z Japonii przyszedł czas na serwis. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. W dzisiejszym filmie zobaczycie człowieka i jego samochód, czyli Bentleya. Ale co to za samochód? Jaka jest jego historia w Polsce i w Japonii? I wszystkie inne ciekawostki zapraszam do oglądania. Kupiłem go przypadkowo, ale z dnia na dzień coraz bardziej mi się podobał. Fakt, że auto jest bezwypadkowe, tylko potęgował mój entuzjazm. Sami zobaczcie. Bentley prezentuje się świetnie. To synonim luksusu i prestiżu, który napędza prawie 7-litrowe V8 o mocy 220 koni mechanicznych. I to jest ten moment, w którym 26-letni Robert może stanąć pod swoim nowym domem, który teraz się buduje, przyjechać 34-letnim Rolls-Royce'em, tylko że w skórze Bentleya. Czyli synonimem luksusu i prestiżu w tamtych latach, latach 90. i opowiedzieć Wam więcej o tym egzemplarzu. Ciekawostką dość mocną jest to, że w wersji Mulsanne S były wyszczególnione takie limitki, tak zwane limitowane wersje LWB. Wyczytałem to w internecie, że wersja LWB w ogóle została mocno ograniczona do jakichś 100-200 egzemplarzy, coś w ten deseń. I różnią się tym, że są o kilkanaście centymetrów dłuższe. To jest, już uspokajam Was, normalna, zwykła wersja. No nie powiem krótka, bo jest to auto bardzo długie, ale nie jest to wersja prezydencka tak zwana. Mimo to te samochody teraz w aktualnych czasach, w drugim kwartale 2024 roku, są warte nadal spokojnie ponad 100 tysięcy złotych, szczególnie w takim stanie. Rzeczoznawca, który mi wyceniał to auto, mówiąc poza kwitami, tylko prywatnie gdzieś tam między nami, twierdził, że to auto jest teraz w tym stanie warte około 150 tysięcy. Ja tak nie uważam. Uważam, że trzeba mieć charyzmę, żeby kupić takie auto, albo biznes mieć po prostu związany z tym autem. Na przykład branża weselna. Tak czy siak, kupiłem je w bardzo dobrych pieniądzach z racji tego, że przyszedł z Japonii. Silnik, jaki jest w tym egzemplarzu, to dokładnie ten sam silnik, co w Rolls-Royce. 6,75 V8 o mocy 220 koni, już nawet nie pamiętam. 2019 sztuk łącznie wyprodukowano przez 12 lat w fabryce Bentleya. Przez bardzo limitowany samochód. To wręcz niesamowite. Dlatego tych samochodów nie ma. W Polsce chyba żaden nie jest na sprzedaż. W Europie może kilka. Model Mulsanne S, czyli ten, którego nabyłem, zaczął być produkowany w 1987 roku i był przez 5 ostatnich lat produkcji Mulsanne produkowany jako wersja S. Różnił się jakimś takim liftem, jakieś lampy, drobnostki, że tak powiem, ale jest to po prostu Bentley lat 90. Ja go tak nazywam, no bo jeżeli ktoś myśli o tych Bentleyach 80. i 90. lat, to czy Turbo R, czy Mulsanne S, czy Rolls-Royce Silver Spirit, to dokładnie te same segmenty samochodów. Z tego miejsca też chciałbym pokazać Wam kilka smaczków moimi oczami, czyli rzeczy, które mnie ujęły osobiście. Na początku to, zobaczcie, to jest taka sztyca, która w zasadzie nie wiadomo po co jest na pierwszy rzut oka. I kogokolwiek nie pytam, kogokolwiek nie przewiozłem tym samochodem, nikt nie wie, po co to jest. A faktem jest, że ten samochód jest tak długi, jego maska jest tak długa, że jest to taki wyznacznik tego, gdzie kończy się zderzak, a raczej gdzie zaczyna się zderzak. I sprawia to po prostu mniej problemów przy parkowaniu. Jest to po prostu wskaźnik, który pokazuje kierowcy, gdzie zaczyna się zderzak i gdzieś tam nad kole. Wiele osób myśli, że to jest miejsce na flagi dyplomatyczne, gdzieś tam jakieś ambasady i tak dalej. Nie, bynajmniej.
To są dokładnie 15, ale bardzo ładnie wyglądają. Te koła też śmiesznie się zdejmuje. Kiedy auto było na serwisie ogólnym, takim po japońskim tak zwanym, musieliśmy to zdjąć i w ogóle tu są klucze. Normalnie przy pęku kluczy mam jeden z kluczy, który odpowiada za otwarcie tych dekielków. Zobaczcie, jak to wygląda. No śmiesznie. Żeby zdjąć więc te koła, trzeba odkręcić dekielki, które są na klucz. Poza tym bardzo długa maska i ona jest genialna, ale myślę, że gdybym miał tutaj ten znaczek tego anioła Rolls-Royce'owskiego, Spirit of Ecstasy, myślę, że jeszcze bardziej bym się tym jarał podczas jazdy. Tutaj jest zwykły Bentley, ale też jest fajny. Mimo wszystko ze środka maska wygląda na tak potężną, że myślę, że w Dodge'u Challengerze nie ma czegoś takiego tak potężnego. I kolejna sprawa, a może ja przejmę kamerę, żeby wam to już jako ostatnie pokazać. Tutaj mamy na całym aucie taki lakier, który się mieni. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to dojrzymy. Genialny lakier, który jest bardzo ładnie zachowany. I na całym samochodzie jest taki lakier. Samochód jest świetnie zachowany. I ostatni smaczek, który wam pokażę, to, że tutaj znaczek od Bentleya można podważyć i włożyć klucz otwierający i zamykający klapę bagażnika. Poza tym to drewno, wykończenie drewniane w środku, to jest prawdziwe drewno. To nie jest żadna imitacja. Super sprawa. No ale co jak co, trzeba przyznać, chata pasuje do tego auta. To były tak małe pieniądze za Bentleya, że ja zapomniałem o tym aucie w ogóle. Przez półtora roku to ja w ogóle nie pamiętałem, że ja to auto mam. Po prostu stało w garażu i czekało na konkretną okazję. A konkretna okazja przyszła w momencie, w którym zawiozłem jedną z par moich przyjaciół na wesele. Zrobiłem im taki prezent. Z domu zawiozłem ich do kościoła, z kościoła na salę weselną, a przy okazji zaprosili mnie na swoje wesele. Import auta zleciłem przez moich przyjaciół z branży importerskiej, czyli BRP Brothers. To jest firma, która importowała dla mnie Vipera i robiła dla mnie coś jeszcze, o czym do końca nie chcę wam zdradzać, ale prawda jest taka, że nie wyobrażam sobie firmy innej, która mogłaby się podjąć tej współpracy. No ale właśnie, przyjechał do Polski i co dalej? On przyjechał tutaj. Przyjechał z Niemiec, z portu, wcześniej z Japonii oczywiście, do Niemiec, z Niemiec tutaj. I tutaj widziałem go pierwszy raz. Wnętrze to była jego jedyna słaba strona, ale to nie dlatego, że było totalnie do naprawy czy do obszycia na nowo. Nie, bo wnętrze nie jest obszyte na nowo. Wnętrze jest odrestaurowane. A dlaczego? Problem był w tym, że poprzedni właściciel, który miał ten samochód w Japonii i jeździł, używał, zakładam, do jakichś dyplomatycznych tras, spotkań tego auta, miał takie białe firanki, a te białe firanki były na klej przyklejone do skór, do czerwonych bentleyowskich skór. Jak można tak zrobić w takim pięknym samochodzie? Tak czy siak, te firanki musiały zniknąć, no bo totalnie nie oddawały stylu tego samochodu, a czerwone wnętrze piękne, tylko że wtedy zniszczone. Postanowiłem więc, że oddam ten samochód na detailing. Oddałem auto w sierpniu i po 9 miesiącach w końcu mogłem je odebrać. Challenger zaparkowany, jestem w Cararte. O kurde! Efekt końcowy przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Auto jak nowe. Ten sam samochód? To jest auto, można się przejrzeć teraz. Jak? Niesamowitą robotę zrobili, a jak wnętrze? Przecież to było totalnie zaniedbane wnętrze, teraz jest jak nowe. Jak można odwalić taki kawał roboty? Jak zobaczyłem to wnętrze po imporcie z Japonii, to trochę się przestraszyłem. Ale nie sądziłem, że można zrobić to auto w taki sposób i w takim stylu. To wszystko jest jak nowe teraz, zobaczcie, nawet podłokietniki odrestaurowali. Nawet dywaniki, wszystko odrestaurowali. To jest auto jak z salonu, normalnie zerowy przebieg. Nie umiem sobie wyobrazić, jak dużo poświęcili na to wszystko pracy. Wow. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Te skóry sprzed 30 lat to są te same skóry, bo to jest odrestaurowane wnętrze, a nie uszyte na nowo. I na tym nam najbardziej zależało, żeby odbudować ten samochód w środku, bo to, jak jakościowo wykonane jest to auto w 1991 czy 2 roku, tego już nie powtórzymy. Jakość tej skóry, która też była dobierana w Rolls-Royce'ach i w Bentleyach, jest najwyższej klasy. To czuć po prostu. Tu jak... No, nie umiem wam tego przekazać,
żebyście zobaczyli to, ale może wiecie, o co chodzi, może rozumiecie, że to jest zupełnie inny rodzaj skóry. I cararte.pl zajęli się tym na tyle dobrze, że ja, jako właściciel tego pojazdu, ja jestem w szoku, mimo że jestem krytyczny do takich zmian, bo zawsze wytknę jakąś każdą lukę, każdy mankament, a tu no nie ma się do czego przyczepić. Nie ma, no, przepraszam, nie mam do czego się przyczepić. I cieszę się, że trafiłem do tego miejsca. Nie, no... Szok. Szok. Te skóry były naprawdę poklejone i poniszczone w wielu miejscach. Teraz są jak nowe. Zresztą efekt końcowy sami widzicie przed oczami. Sam się nie spodziewałem, że zajmie to tyle czasu, ale jeśli ma to tak wyglądać jak teraz, to poczekałbym i rok. Pora wyjechać z cararte i zabrać auto na przejażdżkę. Mam już przygotowaną lawetę. Bracia goźlińscy BRP biorą go na lawetę od razu, żeby nie trzaskać przebiegu. Zawsze tak jest, zawsze moi kochani. Zawsze jak wyjeżdżasz autem z myjni czy z detailingu, to zawsze pada deszcz. Co to za ulewa? Tak sobie teraz jadę i patrzę na niego od tyłu. Piękny samochód. Zrobiłem nim już kilkaset kilometrów w tamtym roku, ale z racji tego, że mamy kolejny i auto jest po detailingu, to w świeżym wnętrzu zawsze lepiej się jedzie. Już teraz tym razem normalna moja stylówka, na luzaka tak zwanego, jak Jurson luzak. Jurson luzak. Jadę gdzieś tam na zakupy i przy okazji chciałem wam opowiedzieć o tym, jak ten samochód się prowadzi. A prowadzi się genialnie, ponieważ w ogóle tej V8-ki nie słychać. W ogóle jej nie słychać, to jest niesamowite. Teraz nawet gazu dodałem i to auto jest tak wygłuszone, że nigdy się nie spotkałem z czymś takim w starym samochodzie. Nigdy. To auto ma prawie 35 lat, a jest świetnie wygłuszone. Silnik pracuje bez zarzutu. Czasem mam w ogóle problem z odpaleniem, ale to chyba z tego względu, w sensie odpalenie, no 5 sekund dłużej trzeba czekać. Tak kręci i 5 sekund później zapala. Ale to chyba dlatego, że trzeba go trochę bardziej zassać, żeby to paliwo gdzieś tam bardziej się przemieszało. Więc muszę na tym zapłonie poczekać z pół minuty. Nie wiem, zobaczymy. Ale tak to żadnych problemów z nim nie widzę. Jest genialny samochód, naprawdę. No i stylowy jest. Ja nie mam może stylówki dzisiaj na taką jazdę Bentleyem, ale podoba mi się ta fura. Jest ciekawa, nie jest to auto dla mnie, tak jak mówię, na co dzień nim nie mam w planach jeździć, ale no jest to stylowe auto. Jeśli chodzi o przyspieszenie w tym samochodzie, to też nie ma o czym mówić. To auto ma 260 koni mechanicznych, to jest dużo, ale no, przyspiesza normalnie. Jednak to nie jest demon prędkości, aczkolwiek ma ten zryw od zera, rzeczywiście. Jednak to nie jest auto, które ma jeździć szybko, tylko ma być wygodny, komfortowy, nie tyle dla kierowcy, ale przede wszystkim dla pasażerów z tyłu, bo z tyłu sami zobaczcie, że jest bardzo dużo miejsca. No i tam siedzieć to jest w ogóle genialna sprawa. Ja chyba nigdy tam nie siedziałem, zawsze woziłem osoby i chyba przy tym zostanę, dobrze mi się tym autem jeździ. I wiecie co? Zauważyłem też, że ludzie, którzy widzą na ulicy ten samochód, bardzo mocno zwracają na niego uwagę. Machają, lajkują, robią zdjęcia. I nie wiem, czy nie bardziej niż w Challengerze, naprawdę. Takie klasyki rzucają się mocno w oczy. Jak jadę z Challengerem, to jest taki side eye. O, ładna fura. A tutaj doceniają to z reguły starsi ludzie szczególnie. Niesamowite. Także tak jak mówię, nie będę tutaj pokazywał wam przyspieszenia, czy nie wiadomo jakiej mocy, bo to jest samochód luksusowy, prestiżowy, klasyczny przede wszystkim. Aczkolwiek od zera coś tam już słychać, tą V8-kę. Nie jest to przyspieszenie godne super samochodu, ale odpycha się. No i wszystko ma w prądzie. Fajnie, że szyby ma w prądzie. A, tu tylnia. To też, druga. To też. O, wszystkie cztery działają. Z regulacją foteli mam akurat problem, ale nie robiłem tej elektryki. Fotele są tutaj elektryczne, ale nawet niespecjalnie zabieram się do tego, żeby przysiąść do tego tematu. A teraz wjeżdżam do galerii Młociny, żeby pokazać wam, czy samochód zmieści się na miejscu parkingowym, czy jest dobry na niedzielne zakupy. Znalazłem idealne miejsce, żeby sprawdzić, czy zmieści się na zwykłym miejscu parkingowym. Samochód prawie 5,5 metra, zobaczymy. Samochód wystaje
metr od tej zwykłej Mazdy. To jest mniej więcej metr długości, a tutaj jest na równi w zasadzie. Więc tak to wygląda. Niestety z takimi rzeczami trzeba się liczyć, mając luksusowego Bentleya. 5,5 metra, ale przyznajcie, że prezentuje się dużo lepiej niż przeciętny osobowy samochód. Mariusza już poznaliście przy okazji filmu z Viperem. To właśnie z tego garażu odbierałem. Tak, z tego teraz stoi tam. Dokładnie. Nie o Viperze mowa. Przede wszystkim spytam cię przed kamerą o kwestię samej ceny samochodu. Jak oceniasz tą kwestię? Wiesz, sam zakup samochodu de facto był ultra tani, tak wydaje mi się. No tutaj mamy żywy przykład motoryzacyjnej historii. No i climy takie pojazdy jako przedmioty kolekcjonerskie. Nie płacimy akcyzy, która w takim przypadku wynosiłaby 18,6%. VAT jest mniejszy, to już zależnie od jakiego kraju, w tym przypadku 9%, bo w Holandii go cliliśmy. No i bez cła, tak? Samą bazę tanio kupiłeś, tak? To bazę, przy której zacząłeś pracę, nie? Bardzo tanio. No i też nie ma co się oszukiwać, ta baza była całkiem niezła, tak? Bo nie jest to samochód zardzewiały, co pewnie pokażesz widzom. Tak, tak. No i lakierniczo wygląda całkiem spoko, nie? Jest całkiem spoko, jak na auto, które ma 90 tysięcy i 30 lat, to jest naprawdę dobry egzemplarz. Tak. 90 tysięcy przebiegu. Angielska motoryzacja, która jest kapryśna, prawda? Fajny, fajny samochód, naprawdę. Ja kupiłem to auto 3 lata temu, ten jeden był trochę wyżej, teraz spadł, ale to też świetne pytanie, żeby zadać tobie przed kamerą, tak na żywo, że tak powiem. To jest dobry moment na zakup auta z Japonii? Na import auta? Ogólnie, jeśli ktoś ma w tyłu głowy potrzebę zakupu jakiegoś takiego samochodu, który, czy klasycznego, czy współczesnego, i rynkiem docelowym ma być Japonia, no to mamy historycznie najniższego jena, tak? Gdzie to zakupy lokalne są na pewno główną częścią transakcji, które odbywają się w Japonii. Mniej to jest eksport tych pojazdów, więc jesteśmy w lepszym położeniu niż konsumenci z Japonii, prawda? Genialna sprawa. To znaczy, tak w wielkim skrócie mówiąc, spójrzcie na kurs jena teraz, tak, i zobaczcie, co tam się dzieje. Z czystym sercem polecam import z Japonii. No, a jeżeli to robić, no to tylko przez sprawdzone firmy, które ja sprawdziłem na własnej skórze, bo to nie jest tak, że ja jestem widmo właścicielem, że to jest twoje auto, a ja jestem tutaj pachołkiem. To jest naprawdę moja fura, tak, tam kolejna, tak, trzecia 3 km dalej i... Taki trójkąt bermudzki mamy teraz. Dokładnie. Samochodowy. Dokładnie, a wy jesteście w centrum tego wszystkiego, więc jeżeli będziecie o tym myśleli, odezwijcie się do Mariusza. Jak coś, to wkleimy tutaj, wiesz, title, gdzie Robert Buczyński jest wpisany jako właściciel, nie? Ja nie planuję też z nim zostać. Szczerze mówiąc, to chętnie bym się go pozbył, bo nie widzę na niego przyszłości dla siebie. Tak. Ale jak zostanie, to też. Super. Jak się sprzeda, to dajcie znać, co Robert kolejnego musi kupić. Tak, a jeżeli chcecie go kupić, no to odezwijcie się. Kto da więcej, ten go weźmie i bierzcie go, słuchajcie, bo jest zajebisty, tylko po prostu ja mam za dużo samochodów i ten samochód jest fajny, żeby go doświadczyć. Ale jak dużo miejsca zajmuje, nie? jak trzy Vipery. Zajebista limuzyna. W ogóle to jest idealny pomysł na auto na wesela, auto do ślubu, żeby zarabiać 4000 za wesele, mi proponują, żeby tym autem jeździć. Tak, no taka stawka jest za coś takiego, nie? Niesamowite. No ale to już wy, jak będziecie chcieli, to sobie będziecie. Odkupcie i zarabiajcie. Daj auto dla taty, dziadka, nie? Taka swoja emerytura, nie? Ale fajnie, wnukom będę mówił kiedyś, kupiłem Bentleya. Tak. No i to, moi kochani, jest to, o czym mówiłem. Zimował sobie tutaj. W zasadzie mamy już kwiecień, więc najwyższa pora, żeby go wybudzić ze snu zimowego. Ale prawda jest taka, że jeszcze sobie poczeka do takich temperatur normalnych, bo ostatnie temperatury to wręcz przymrozki. A tutaj ma swoich sąsiadów bardzo ładnych. Myślę, że z tego miejsca najlepiej będzie opowiedzieć wam o tym wnętrzu. Wycena pracy nad tym wnętrzem to jest 28 tysięcy netto polskich złotych w Car Arte. I taka była wstępna wycena. Niech choćby tylko to pokaże wam, jaki ogrom pracy tu został włożony. To wnętrze zostało pięknie odrestaurowane i jestem naprawdę pełen podziwu, że z czegoś, co wtedy wyglądało na zużyte, można było coś takiego fajnego zrobić. Ja nie zapłaciłem ani grosza za to, ponieważ firma Car Arte chciała wystąpić w tym materiale. Chciała, żebym przedstawił szczerą opinię o tym wykonaniu wnętrza. Ale w tym miejscu warto zaznaczyć, że dopóki ja nie odebrałem auta, już po efekcie finalnym, oni nawet nie wiedzieli, że to jest moja fura. Ja miałem być zwykłym klientem i miałem płacić normalnie, jako człowiek z ulicy, za pracę nad tym wnętrzem, ponieważ firma BRP, bracia Goźlińscy, zajęła się tą sprawą za mnie, tak naprawdę. I potem, jak przyjechałem, to było
to twoje auto? My cię kojarzymy, nie wiedzieliśmy, że to jest twoje auto. Słuchaj, zobacz. Jeżeli chcesz, porozmawiamy o współpracy. Dlatego chciałem, żeby być z wami w 100% szczerym, chciałem wam powiedzieć o tym, że tak to wyglądało. Nie mam żadnych pieniędzy od nich. Mam usługę w zamian za to, że wspomniałem o nich na tym momencie auto jest w świetnym stanie i naprawdę branża ślubna i weselna powinna stać otworem przed tym samochodem. Ja po prostu nie mam czasu, żeby zajmować się i opiekować tą furą na stałe, żeby piątki, czwartki, soboty, niedzielę latać po weselach. Z chęcią, ale od czasu do czasu. Jak chcecie, odezwijcie się, ja was wezmę, zgarnę na wesele. Ale jak będę miał wolną chwilę, dajcie znać, napiszcie na Instagramie. Ale z jeszcze większą chęcią sprzedałbym to auto. Po prostu, szczerze wam mówię, nie widzę pomysłu na tą furę. Dlatego, jeżeli ktoś z was ma ochotę odkupić ode mnie ten samochód, odezwijcie się i kto da więcej, po prostu weźcie to auto. Moim zdaniem ten samochód jest warty minimum 120 tysięcy, w granicach 150 może nawet. Ciężko powiedzieć, ale ja nie potrzebuję 150 tysięcy. Powiedzcie, czy chcecie ten samochód naprawdę i jesteście poważnie zainteresowani? Odkupcie ode mnie ten samochód i każdą akceptowalną kwotę przyjmę. Po prostu niech to auto będzie jednego z was. Odkupcie ode mnie ten samochód w normalnych pieniądzach. Ja nie wydałem 150 tysięcy na ten samochód, więc czemu miałbym sprzedawać za tyle? Sprzedam po okazyjnej cenie. Naprawdę nie mam pomysłu na to auto. To auto nie pasuje do mojego garażu. 3 lata temu kupiłem przypadkiem to auto i fajna przygoda to była, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, no, ja mam 26 lat i jestem młodym człowiekiem, który raczej pasuje do Challengera czy Vipera niż do luksusowego Bentleya. Jak już to bym wolał z tyłu chyba siedzieć, bo jest naprawdę wygodnie. A propos, to nie jest samochód, który docelowo chciałem wam pokazać w tym roku. Jeszcze dopinam tematy, żeby oficjalnie wypalić z takim turbo mocnym autem. Takim najlepszym, jaki chyba tylko mogłem sobie wymarzyć w danej chwili. Moi drodzy, ten samochód jest naprawdę wyjątkowy. Wśród wszystkich samochodów klasycznych ten był pewnie na końcu listy takich pożądanych przeze mnie samochodów. Jednak mimo wszystko nie żałuję, że go kupiłem. Jestem przygotowany, że prędzej czy później, tak czy siak, ktoś z was być może odkupi ten samochód ode mnie. Ja w korzystnej cenie z chęcią oddam tą furę. Ale przyjemnością było dla mnie być częścią historii tego samochodu, a ten samochód był częścią historii mojego życia. Fajnej historii mojego życia, bo uwielbiam swoje życie i samochód barwny nie tylko we wnętrzu, ale również w perspektywie tej historii. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie program High Five, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia.